Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep. Bohaterem filmiku jest kolejna popularna rybka, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym, zmieniać plamisty. Platka Hyphorhoeus maculatus. Platki znajdują się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych ryb akwariowych. To jest jedna z najchętniej kupowanych rybek akwariowych. Spokojną podstawą, łatwością w utrzymaniu, ciekawym zachowaniem i łatwą adaptacją do różnych warunków, gatunek ten zyskał ogromną popularność zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Platki pochodzą z Ameryki Północnej i Środkowej, od Kalifornii do Nikaragua. Można ich spotkać zarówno w zbiornikach słodkowodnych, jak i w ujściach rzek wpływających do oceanu. Dzikie platki to są małe oliwkowe rybki z niebieskim połyskiem łusek. Natomiast w hodowlach powstało dużo odmian różniących się jak ubarwieniem, tak i formą pleców. Po raz pierwszy gatunek szczegółowo opisał Guntner w 1866 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ platki są rybkami niewymagającymi i bardzo wytrzymałymi. Właśnie dlatego to są doskonałym kandydatem dla początkujących akwarystów. Platki są słodkowodne rybki żyworodne, więc w akwariach mogą być trzymane w parach. Warto zaznaczyć, że w większej grupie platki nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. Na jedną rybkę potrzebujemy od 6 litrów, więc w akwarium dla 10 rybek powinien być powyżej 80 litrów. W akwariach samiczki dorastają do 5-6 cm, a samce do 4-5 cm. Płodność osiągają w wieku 4-5 miesięcy, żyją do 3-4 lat. Platki mają skrócone ciało szeroką pletwą ogonową. Otwór gębowy w położeniu górnym. Ubarwienie zależy od hodowanej odmiany. Mogą być pomarańczowe, czerwone, czarno-czerwone, niebieskie itd. Rozróżnienie płci jest bardzo łatwe. U samców pletwa odbytowa przekształcona w gonopodium. Samice są większe i bardziej krępe. Warto zauważyć, że jeśli umieścimy w jednym akwarium z mecikami lub z płatkami innych odmian, to mogą z nimi krzyżować. Pływają w górnej i środkowej części akwarium. Uwielbiają też kryjówki tuż pod powierzchnią wody. Płatki preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do pływania. W swoim naturalnym środowisku preferują czystą i przezroczystą wodę, dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Optymalne parametry wody: temperatura 23-27, pH od 7 do 8, GH od 10 do 25. Warto zaznaczyć, że płatki lubią twardą wodę. W wodzie miękkiej są bardziej podatne na choroby. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Akwarium powinien być zasłonięty szybą lub pokrywą, ponieważ płatki lubią wyskakiwać z wody. W naturalnym środowisku płatki odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą, drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Koniecznie dietę trzeba uzupełnić pokarmem roślinnym, np. spiruliną. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Płatki nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z innymi żyworodkami, kieliskami, skalarami, neonami, kardynałami, błyszczykami. Nie poleca się natomiast trzymać wraz z wilonkami, rybami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami z jezior Malawy i Tanganyika. Rozmnażanie.
Rozmnażanie placek jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Warto pamiętać, że placki mogą krzyżować się z innymi odmianami i mieczykami. I dlatego właśnie trzeba trzymać oddzielnie poszczególne odmiany placek. W przeciwieństwie do wielu innych gatunków ryb, placki nie składają ikry, a rodzą już w pełni uformowany na rybę. Rozwój jaj odbywa się w ciele samicy. Ta metoda rozmnażania zwiększa szanse przetrwania na rybku. Warto zauważyć, że produkty płciowej samców placek mogą długo pozostawiać w brzuchu samicy i cyklicznie zapładniać nowo powstałą ikrę. W związku z tym zaleca się trzymać osobno młodych samców i samiczek. Warto również zauważyć, że samice osiągają płodność wcześniej od samców w wieku od 3 do 4 miesięcy. Placki mogą rozmnażać się w akwarium ogólnym, ale lepszy efekt osiągniemy, gdy ciężarną samiczkę oddzielimy do osobnego zbiornika. Bodźcem do rodu służy podnoszenie temperatury o 2-3 stopnie. Więc jeśli mamy kilka ciężarnych samic, to możemy stymulować urodzenie na rybku w tym samym dniu, co ułatwi równomierny wzrost na rybku. Na rybek duży, pokarm startowy Artemia. Na rybek rośnie szybko, karmić trzeba często, około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.